30 marca na blogu ST Software pojawia się informacja na temat nowego wydarzenia World of Tracks, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software. W dzisiejszych informacjach mamy newsy na temat nowego wydarzenia World of Tracks, na temat eventu hashtag Track at Home, który ma na celu promowanie tej ogólnoświatowej inicjatywy zostania w domu na czas właśnie epidemii, żeby nie doprowadzić do tego niepotrzebnego rozpowszechniania się tego wirusa. No i akurat można zobaczyć, że wszędzie i wszyscy promują tą inicjatywę i ST Software też postanowiło coś w tym zrobić. No i w sumie zrobili taki dosyć szybki, trochę zrobiony na kolanie event, ale ważne, że zrobili, że można coś w tym czasie porobić wraz ze społecznością tutaj ETS-a z najlepszą społecznością. No i tak, jak wspomniałem, jest to właśnie inicjatywa, która ma na celu po prostu zostać w domu, zająć się tutaj realną trackerką, no i można po prostu zrobić parę kilometrów łącznie ze społecznością, żeby doprowadzić tutaj do osiągnięcia pewnych osiągnięć na wotrze. Ja to może tak poskracam te wszystkie informacje, bo tutaj jest sporo tego czytania. Przejdźmy do najważniejszych informacji. Tutaj jeszcze wspomina o tym, że nie byli tutaj w stanie właśnie podczas tych testów beta dodać te nowości, żeby rozpocząć potem ten event, więc postanowili zrobić go teraz. Wiąże się to z tym, że w chwili obecnej nagroda teraz po jej zdobyciu będzie trochę taka mizerna, bo będzie to tylko osiągnięcie na wotrze. Jednak po wydaniu kolejnego update'u do ETS-a i ATS-a będą tutaj przedmioty do ekwipunku Steam. Do tego przejdziemy. No i akurat wspominałem też o tym, że mało czasu mieli, zrobili to na szybko, więc nie jest to takie idealne jak poprzednie eventy, ale zawsze coś. Tutaj akurat mamy coś, czego do tej pory też nie było, czyli mody od SCS-u na malowania do ETS-a i ATS-a właśnie z tym hashtagiem Track at Home. Dlaczego to tak zrobili, a nie na przykład za osiągnięcie różnych rzeczy do ekwipunku Steam? Nie mieli czasu. Tak samo jak z tym eventem, zrobili to na szybko i najwidoczniej szybciej im poszło wydanie to jako modyfikacji, bo jest to dosyć szybsze do zrobienia niż publikowanie to do Steama, zrobienie tego jako przedmiot do ekwipunku, potem tego zdobycie, trochę bez tym było, dlatego postanowili wydać modyfikacje. No i poza tym można sobie pojeździć z takimi malowaniami za darmo. Nie, są jakieś piękne, ale zawsze tutaj są jakieś te loga właśnie tego eventu. Oprócz wersji ETS-owej jest też wersja ATS-owa. Jak coś, linki znajdziecie na blogu, a link do bloga znajdziecie w opisie. Tutaj mamy reguły, jeśli chodzi o to wydarzenie. No i najważniejsze jest to, żeby korzystać oczywiście z zleceń, z wotra. Nie ma tu specjalnych jakichś restrykcji czy wymogów. Liczy się każdy kilometr, każde zlecenie. Można tu brać jakikolwiek ładunek na jakąkolwiek obojętną odległość. To wszystko się zalicza, nie ma żadnych limitów, specjalnych ładunków ani niczego takiego. Można jeździć wszystkim i tak jak wspomniałem, nieważne są te długości. Natomiast oczywiście w tym evencie występuje jeszcze cel społecznościowy, który ma swoje kamienie milowe po osiągnięciu 20 milionów kilometrów łącznie zdobytych w ETS-ie i w ATS-ie. Jest taki licznik nawet na stronie World of Tracks. Już za niedługo będzie 1 milion, więc szybko to idzie naprawdę. I tutaj na dole mamy też liczniki, że ile został razy zdobyty ten kamień milowy i łączna ilość kilometrów, bo tutaj będą pokazywane tylko kamienie milowe, a tutaj będzie wszystko sumowane. Ciekawe, ile to wszystko wyjdzie pod koniec tego eventu. I za każdy osiągnięty taki kamień milowy z software na swoich profilach społecznościowych będą robić takie giveaway, będą rozdawać klucze zapewne do podstawowych edycji ETS-a i ATS-a. Natomiast jeszcze zobowiązują się tutaj, aby podjąć pozytywne działania, aby pomóc tym, którzy zwalczają koronawirusa za każdy osiągnięty kamień milowy. Będą je ogłaszać indywidualnie dla każdego przypadku, nie wiem o co w tym chodzi. Natomiast jest jeszcze oczywiście cel osobisty, który wynosi 2,5 tysiąca kilometrów. Wystarczy zrobić łącznie ileś tam trans, właśnie na łączny dystans 2,5 tysięcy kilometrów, lub można zrobić na przykład jedną trasę, która ma tyle albo trochę powyżej tych 2,5 tysiąca kilometrów i można właśnie już zaliczyć ten swój cel osobisty. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, jak wspomniałem, w chwili obecnej nie są to jakieś świetne nagrody,
bo w chwili obecnej za osiągnięcie właśnie celu osobistego dostanie się tylko prestiżowe osiągnięcie World of Tracks, następnie po wydaniu update'u 1.37 dla obu gier, czyli nie wiadomo kiedy, zostaną przyznane nagrody do ekwipunku Steam, po jednej do ETS-a i ATS-a, czyli pewnie to będą jakieś pierdoły zapewne do ekwipunku, lub też możliwe, że jakieś malowania, możliwe, że tak jak te tutaj. Natomiast jeszcze tego nie ogłaszają, więc możliwe, że coś innego jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o cel społeczności, to tak jak było wspomniane, za każde 20 milionów kilometrów osiągnięty przez społeczność, no będą oferować te klucze swojej kampanii promocyjnej. No i wiadomo to samo, co wcześniej było wspomniane. Jeśli chodzi o wydarzenie, ono zakończy się już w następny poniedziałek o 23.59 czasu UTC, czyli tego nie naszego czasu, tylko czasu takiego ogólnego, czy jakoś w tym stylu, więc u nas jakoś to we wtorek chyba o pierwszej czy drugiej w nocy. No i oczywiście jest tutaj coś związanego ze społecznością na social mediach, jest oczywiście hashtag, no i w tym czasie można też na Instagramie lub Twitterze publikować jakieś filmy, zdjęcia z ETS-a, z ATS-a, też na Facebooku chyba, albo ubiegać się też o jakieś specjalne nagrody. Więc dosyć ciekawe, poza tym jest też coś dla streamerów, jak tutaj piszą, że mogą uzyskać klucze na giveaway, żeby je rozdać swoim fanom. Dosyć ciekawa inicjatywa, chociaż nie wiem, jakie są tutaj wymogi do tego, poza tym nie jestem streamerem, tylko youtuberem. No i oczywiście trzeba się upewnić, żeby to do nich napisać po angielsku, z tym, że tutaj macie podany e-mail, ale w chwili obecnej, kiedy ja to nagrywam, jest źle podany, bo pisze ssfocht. Jakoś tak.com. Powinno być inaczej, więc jak coś uważajcie na te błędy. No i oczywiście tutaj, no, tak samo. Stworzyli to wydarzenie dosyć szybko w porównaniu do innych, więc nie oferuje tutaj jakichś wspaniałych nowości jak inne eventy, takich samych dopracowań. No ale tak samo, no ale tak jak wspomnieli, robili to na szybko. A potem będą nagrody po wydaniu 1.37. I cóż, jeśli chodzi o ten event, no to by było na tyle. Wiadomo, o co w tym chodzi, wystarczy jeździć po prostu zwykłymi ładunkami. No i cóż, jeszcze powinniście dostać w tej zakładce event informacje na temat tego wszystkiego. No ale o tym wszystkim też mamy informacje na blogu. No i cóż, jeśli chodzi o tą informację, no to było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.